Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Mysior w swojej odpowiedzi na moją odpowiedź na jego pytanie, które było sprowokowane z kolei pytaniami i odpowiedziami z mojego kanału, popełnił kilka stwierdzeń, które moim zdaniem domagają się znowu odpowiedzi. Zapraszam. Zaczynając od rzeczy bardziej pozytywnych, dziękuję za pozdrowienia i również pozdrawiam. Przechodząc do konkretów, pierwsza rzecz, pan Mysior twierdzi, że nie odpowiedziałem na jego pytanie. Pytanie było, odnosiło się do tejże mojej wypowiedzi. W zasadzie to dwa pytania. Czy rezygnacja z udziału w nowej mszy dostępnej w mieście zamieszkania podlega pod grzech ciężki? Czy jest dopuszczalna w sytuacji, gdy decyzja taka jest powodowana chęcią związania się tylko i wyłącznie z tradycyjną liturgią i doktryną, wolą oderwania się od wszelkich przejawów herezji i modernizmu w Kościele? Pytanie jest jeszcze dłuższe, ale to, co najważniejsze, w zasadzie jest tu zawarte. Bardzo dobrze jest to pytanie sformułowane, to znaczy dokładnie w takiej sytuacji może to być uzasadnione. Człowiek, który to rozumie, że nowa msza jest jedną z największych katastrof w historii w ogóle Kościoła, że jest to rytm bardzo wybrakowany, który długofalowo czyni z katolików protestantów. Człowiek, który to zrozumiał, oczywiście ma obowiązek unikać nowej mszy. Moja odpowiedź brzmiała... I stąd jest to przekonanie bractwa, że nie należy brać żadnego udziału w nowym rycie mszy świętej. Że należy się od tego rytu zdystansować. Nasz przełożony tutaj w Polsce, ksiądz Karol Sztelin, również wypowiedział się na ten temat. Podlinkuję ten materiał. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Na kanale Trudno być katolikiem. Będzie link w opisie. Myślę, że o tym linku nie zapomnę, bo to jest bardzo ważny link. Mi się to wydaje dosyć czytelne. Nie wiem, czy to pan Mysior oczekiwał, żeby koniecznie użyć dokładnie tych samych słów, które zostały przez niego użyte, żeby uznać to za odpowiedź na pytanie. Wydaje mi się to dosyć czytelne, zwłaszcza w odniesieniu się do materiału przełożonego naszego dystryktu, no bo chodziło w dużej mierze właśnie o stanowisko całego bractwa. Następnie pada zarzut o modernizm w zasadzie wobec nas. Uwaga, uwaga, takie rzeczy również się zdarzają. A więc oczywiście człowiek wtedy popełnia grzech, gdy jest świadomy tego, że robi coś złego. Człowiek, który zrozumiał szkodliwość taką całościową dla całego Kościoła, w perspektywie czasu nowej mszy, nowego rytu mszy świętej, taki człowiek nie może w niej uczestniczyć. Znaczy, zasadniczo staje się to dla samego człowieka czytelne, gdy właśnie dostrzeże wszystkie te związki, gdy dostrzeże, jak bardzo nowy ryt jest szkodliwy, wtedy w zasadzie staje się to dla niego czytelne. O tym właśnie chociażby mówi ksiądz Karol Sztelin w tym przeze mnie poleconym materiale. A więc zawsze jest tak, że grzech jest tylko wtedy, gdy mamy świadomość, gdy uczynek jest świadomy i dobrowolny, gdy mamy świadomość tego, że robimy coś złego, a więc nie ma zupełnie nic dziwnego w tym, że mówimy, że żeby był grzech, to człowiek musi mieć świadomość. Dlaczego tak często tutaj się to powtarza? Ano dlatego, że w przypadku innych grzechów przeważnie człowiek po prostu ma świadomość. To znaczy człowiek wychowany w naszej cywilizacji mniej więcej rozpoznaje, co jest dobre, a co złe, a jeśli nie rozpoznaje, to przeważnie jego brak rozpoznania jest zawiniony i nie może się nim wytłumaczyć. A więc jeśli człowiek nie rozpoznaje aborcji jako zła, jako grzechu, to nie będzie mógł się przed Panem Bogiem usprawiedliwić, że ja przecież nie wiedziałem. Jest to tak fundamentalna rzecz i tak w zasadzie prosta rzecz do zrozumienia, że nie można się usprawiedliwić w tym przypadku niewiedzą. Nie można usprawiedliwić niewiedzą również kradzieży, tak? Bo człowiek po prostu, są to tak podstawowe prawdy moralne, że nie można powiedzieć, że nie wiedziałem, usprawiedliwić się przed Panem Bogiem, że nie wiedziałem, że to jest grzechem. Niektóre rzeczy mogą być bardziej skomplikowane i człowiek faktycznie może być w jakimś stopniu usprawiedliwiony niewiedzą. W przypadku
nowego rytmu mszy świętej, no to oczywiście rzecz jest arcyskomplikowana. Mamy rytm, który jest zaakceptowany przez władze rzymskie. No i oczywiście, że katolicy po prostu ten rytm przyjmują i w nim uczestniczą w dobrej wierze. I teraz zrozumienie, dotarcie do tych informacji, które wskazują jakby cały ten kontekst, rewolucja protestancka, co protestanci zrobili z mszą świętą, później cały ten rewolucyjny duch, który wlewa się do tego świata i Kościół, który w czasach soborowych pragnie otwarcia na ten świat i chłonie dużo tej trucizny, która później działa w Kościele, między innymi właśnie produkując nowy rytm. Gdy człowiek po kolei tak odkrywa te poszczególne rzeczywistości, te elementy, układanki się składają w jakąś tam całość, jakiś tam obraz, no to wtedy być może właśnie człowiek dojdzie do przekonania, ale uwaga, ale faktycznie ten rytm ma tragiczne skutki dla wiary. To jest katastrofa. No i wtedy oczywiście w tym momencie, gdy człowiek dojdzie do takiego przekonania, no to siłą rzeczy nie chce brać udziału w tymże rycie. I teraz to nie jest oczywiście, to nie jest żadna wiedza tajemna. W tym nie ma nic niezwykłego. Zawsze, aby do popełnienia grzechu potrzebna jest świadomość i w tym przypadku ta świadomość, no, to jest rzecz pewna dosyć trudna, to znaczy tą sprawę trzeba naprawdę zbadać, żeby dojść do takiego przekonania, no i właśnie mamy tutaj cały tak Kościół, który to robi, ten autorytet i tak dalej, to wszystko jest arcy skomplikowane, dlatego cały czas mówimy o tym, że gdy człowiek zrozumie, tak rozumiemy to dobrze, że gdy człowiek się po prostu nagle słyszy, że ale nowy rytm mszy świętej jest zły, no to jest w pierwszej chwili w szoku. Dlatego nie może tak po prostu, znaczy no, to jest wypowiedź szokująca i dlatego my powtarzamy tyle razy, że dla tego człowieka, który pojął całą tą skomplikowaną sytuację, dla niego to będzie czytelne. I oczywiście w takim przypadku, gdy człowiek tak to postrzega, oczywiście jest to dla niego grzechem. I to nie jest jakiś subiektywizm. Tak po prostu jest zawsze. To znaczy człowiek zawsze popełnia grzech wtedy, kiedy faktycznie ma świadomość tego grzechu. Ma świadomość, że coś jest grzechem. Chyba że nie może się usprawiedliwić moralnie, bo to jest tak oczywista rzecz. W tym przypadku to nie jest rzecz oczywista, dlatego ta świadomość jest tutaj fundamentalna, ma ogromne znaczenie i dlatego tak często o tym mówimy. Więc nie jest to żaden subiektywizm, jest to zwykła zasada moralna. Do popełnienia grzechu ciężkiego zawsze potrzebna jest świadomość i dobrowolność. I oczywiście, że tylu pobożnych katolików, którzy chodzą co niedzielę albo i częściej na nową mszę, oczywiście, że oni nie mogą, czy nie mają pojęcia o tym, że nowy rytm może zaszkodzić wierze, czy że nowy rytm szkodzi wierze. Oczywiście to jest skomplikowana rzecz, dlatego powtarzamy cały czas o tej świadomości. Tutaj no, pan Mysior zwraca na to uwagę, że ale ja zbadałem ten temat i teraz ja wiem, także to nie jest kwestia jakiejś nieświadomości. No oczywiście, że to nie jest tak, że każdy, kto zgłębi ten temat, to dojdzie do takiego przekonania. No to nigdy tak nie jest. W żadnej dziedzinie tak to nie działa, że jak człowiek bada, to zawsze wszyscy dochodzą do absolutnie takiego samego wniosku. Szczególnie jeśli mówimy o kryzysie w Kościele, co go spowodowało, no to oczywiste jest, że tutaj będą, to są pewne możliwości interpretacyjne, które gdzieś tam się będą pojawiały. Jeden człowiek dojdzie do takiego wniosku, do drugiego, natomiast jak najbardziej naszym zadaniem, zadaniem kapłanów, zadaniem teologów jest szukać przyczyn kryzysu w Kościele i wykazywać je, wskazywać, jakie są przyczyny kryzysu i jakie jest lekarstwo. I to jest dokładnie to, co my robimy. I oczywiście, że nie każdy musi się z naszą diagnozą zgadzać. Moim zadaniem jest jednak wykazywać, że ta diagnoza jest słuszna, bowiem jako taką ją uznałem. Jakie skutki miało, gdyby wszyscy przestali nagle chodzić na NOM? To jest bardzo dziwne pytanie. Właśnie o to chodzi, że my chcemy tą sprawę zaleczyć. I teraz, jeśli będziemy udawali, że wszystko jest w porządku, to na pewno jej nie zaleczymy. Natomiast na pewno nie wydarzy się tak, że teraz nagle wszyscy ludzie, bach, przestaną chodzić na NOM, a usłyszeli, obejrzeli filmik w internecie, przestaną chodzić i koniec. Nie chodzimy, bo to jest złe. Dlatego nie chodzimy i teraz wszyscy próbujemy iść na mszę trydencką, no a skoro jej nie ma, no to w ogóle nie idziemy. No, to jest tak jakby absurdalna wizja, że nikt za bardzo jej nie bierze realnie pod uwagę.
Jaka jest realna wizja? Ano taka, że gdy my wychodzimy z przekazem, uwaga, nowa msza w dłuższej perspektywie czasu to jest zagrożenie dla wiary. Jak arcybiskup mówił, z herezji się wywodzi, inspiracje są heretyckie i pomimo tego, że sama nie jest bezpośrednio heretycka, to przez tę inspirację do herezji prowadzi. A więc gdy my mówimy, że ta msza długodystansowo zmienia wiarę katolików w wiarę protestancką. Gdy my wychodzimy z takim przekazem, dla ludzi to jest w pierwszej chwili szokujące. Część ludzi w drugiej chwili zaczyna się zastanawiać, zaczyna badać temat i część z tych ludzi dochodzi do wniosku, słusznie, no coś w tym jest, tak? Oni mają rację. I wtedy tacy ludzie zaczynają chodzić na starą mszę, zaczynają poznawać tradycję i tak dalej, i tak dalej. Naszym zadaniem jest podtrzymać tradycję i starać się o jej przywrócenie tak naprawdę katolickiej wiary w całym Kościele. I do tego przywrócenia tej katolickiej wiary w Kościele potrzeba daleko idącej reformy, między innymi właśnie reformy rytu. Nie jest to oczywiście wszystko, ale między innymi to jest bez wątpienia potrzebne. I teraz, jeśli nasz przekaz będzie docierał do dużej ilości osób i duża ilość wiernych katolików, dobrych, wiernych katolików spostrzeże to, dostrzeże, zobaczy, przyzna nam rację, zacznie chodzić na starą mszę, to po prostu to będzie konkretny przekaz. Kościół na całym świecie, tak jak już mówiłem wielokrotnie, zwija się, bractwo na całym świecie rośnie. I w ten sposób pokazujemy, tak, że Kościół może żyć, że tradycja to jest wiara Kościoła, że to prowadzi do rozwoju, że to prowadzi do po prostu dobra dusz, do zbawienia dusz. I jeśli dusze będą przychodziły na starą mszę, jeśli to zainteresowanie będzie bardzo duże, to po prostu jest duża szansa, że Kościół będzie miał, ta hierarchia Kościoła nie będzie miała wyjścia, jak tylko umożliwiać tą celebrację starej mszy i być może doprowadzi to również do tego, że mniej lub bardziej, w mniejszym lub większym stopniu ta tradycyjna nauka również odzyska swoje miejsce. A więc jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć. Naszym zdaniem właśnie dla zbawienia dusz potrzeba, aby dusze przyciągać do mszy świętej trydenckiej. Dlatego, że ta msza kształtuje katolicką wiarę. Jestem przekonany, że jeśli chcemy, żeby przyszłe nasze pokolenia pozostały katolikami, żeby nie stały się protestantami, nawet tego nie zauważywszy, tak jak stało się to na zachodzie Europy, to potrzebujemy do tego właśnie mszy świętej trydenckiej. Czy tylko? Nie, nie tylko. Potrzeba wielu innych rzeczy. Msza święta jest sztandarem naszej wiary, a więc potrzeba całej tej wiary, oczywiście potrzeba tego wszystkiego, bractwo stara się jak najbardziej to wszystko dostarczyć, ale msza święta jest tego wszystkiego bardzo ważnym elementem, to znaczy msza święta jako taka jest sercem całej wiary, rytm mszy świętej jest tutaj bardzo ważnym elementem wychowawczo-edukacyjnym. Tak jak wspomniałem, msza święta, która wyraża bardziej protestancką wiarę niż katolicką, formuje po cichu protestantów. Rytm mszy świętej, który wyraża katolickie prawdy wiary, formuje tak samo katolików. Najprościej, jak się tylko da, staram się to powiedzieć. Kolejna sprawa to jest rzecz dla mnie szokująca. Mianowicie, okazuje się, że mając 32 lata, nie mogę powiedzieć, że z czasem coś zrozumiałem. Muszę się przyznać, że to jest rzecz, która w zasadzie zasługuje na kolejny materiał wyjaśniam w 20 sekund. Nie nakręcę go, bo byłoby to takie dziwne kręcić taki materiał w odniesieniu do jakby konkretnej osoby tutaj wypowiedzi pana Mysiora. W żadnym wypadku nie chcę, nie chciałbym, żeby to było odebrane jako jakiś atak, ale uważam, że tutaj pan Mysior popełnił taką bardzo dziwną wypowiedź. Każdemu się czasem może zdarzyć, nie jest to nic aż tak szokującego, ale proszę mi wybaczyć, że przedstawię tą logikę właśnie w kontekście, na sposób moich filmów wyjaśniam w 20 sekund. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, w krótkich scenkach przedstawiam jakieś paradoksy, jakieś dziwne, logiczne wnioski, czy dziwne sposoby myślenia, które zaobserwuję. I pozwolę sobie tutaj przedstawić to, co pan Mysior powiedział a propos właśnie tego, że w sumie nie mam prawa powiedzieć, że z czasem coś zrozumiałem, bo jestem jeszcze za młody. Najpierw jeździłem na gazie, znaczy na LPG, ale z czasem stwierdziłem, że diesel jest lepszy. A ile ty masz lat? 30. Co?
I ty, mając 30 lat, powiedziałeś, że z czasem stwierdziłeś? Przecież, żeby coś takiego powiedzieć, to trzeba mieć przynajmniej 50 lat. No nie. Jakby wcale tak nie jest. Jak najbardziej można powiedzieć, że z czasem coś zrozumiałem. Nawet człowiek, który jest bardzo młody, nastolatek, może tak powiedzieć. To może czasem oznaczać 2 dni, albo tydzień, albo rok, albo 10 lat. Ilekolwiek, tak? Z czasem coś zrozumiałem, to nie jest jakieś precyzyjne określenie, które oznacza 50-letnią medytację. To jest określenie dosyć ogólne, które oznacza, że z czymś tam się skonfrontowałem i doszedłem do takiego wniosku. Tylko tyle i aż tyle. Pan Myśar stwierdza, to jest dosyć ciekawe, że bractwo jest bliżej prawdy niż mowa jest o ojcu Szustaku i dlatego jest bardziej niebezpieczne, bo właśnie te 10%, to 10%, które jest niewłaściwe w bractwie, ono rozsadzi wszystko inne, a te 90% zachęci, przepraszam, wiernych katolików. Otóż to jest taka bardzo ciekawa myśl. To wyjaśnia, dlaczego często tak bardzo spokrewnione grupy nawzajem ze sobą rywalizują. Bo właśnie nawzajem postrzegają się jako bliskie prawdy i dlatego szczególnie niebezpieczne. Tak? Dlatego dochodzi do takich spięć i konfliktów. I myślę, że ten konflikt, tak? te dyskusje teraz z panem Myśiorem, to też jest trochę coś takiego. To znaczy, dlatego one wzbudzają tak duże emocje, że w jakiś sposób dostrzegamy pewne poklewieństwo i idei, tak? I właśnie dlatego, że pan Myśior uważa, że 90% jest nas słuszne, dlatego wydajemy mu się tak bardzo niebezpieczni. Natomiast oczywiście równie dobrze ja mogę powiedzieć, że to u pana Myśiora jest 90% prawdy, a 10% fałszu, to znaczy przedstawiania w procentach nic nie zmieniają. Chodzi o to, żeby sprawy przedyskutować, wyjaśniać, tłumaczyć, dlaczego tak uważamy, a nie inaczej. Niech każdy osądzi, co uważa za racjonalne i słuszne. Myśl o jakiejś zorganizowanej akcji internetowej. Pan Myśior tutaj, to jest jakaś taka dziwna sugestia, że w internecie widać bardzo takich tradycjonalistów, a na świecie ich tak nie widać. I tu jakby nasuwa się podejrzenie u pana Myśiora, że to jest jakaś zorganizowana akcja. Mi to, szczerze mówiąc, przypomina takie materiały, informacje sensacyjne na jakichś liberalnych mediach, które był taki czas, że to było bardzo modne, które mówiły, że nie może być, że w Polsce jest tylu prawicowych obywateli, dlatego na pewno w internecie te wszystkie komentarze prawicowe to piszą takie rosyjskie boty, tak? Czyli to są takie rosyjskie systemy sztucznej inteligencji, które się tym zajmują. Tutaj u pana Myśiora wprawdzie nie ma mowy o rosyjskich botach, ale gdzieś tam taka sugestia trochę wybrzmiała. Także z tego co wiem, nie ma tutaj w akcji żadnych rosyjskich botów, ani również żadnej zorganizowanej. Oczywiście wiem, że pan Myśior nie chciał sugerować rosyjskich botów, tylko raczej jakąś zorganizowaną akcję. Mi o takiej zorganizowanej akcji nic nie wiadomo i myślę, że po prostu kwestia tego, w jakiej bańce informacyjnej obaj się znajdujemy z panem Myśiorem, czyli raczej jest to, powiedzmy, taka klientela, tak, osoby zainteresowane tematem, a więc siłą rzeczy raczej osoby konserwatywne i akurat w przypadku pana Myśiora na pewno po prostu też przyciągnęły wypowiedzi pana Myśiora, szczególnie te o ojcu Szustaku, osoby raczej tradycyjne, dlatego w tej chwili ma takich, a nie innych widzów, tak, to znaczy jakąś tam sporą część widzów, którzy są raczej konserwatywni. Nie ma powodów przypuszczać tutaj żadnych rosyjskich botów ani zorganizowanych akcji. Czy bractwo twierdzi, że całe zło to sobór i że całe zło jest wewnątrz kościoła? Tak twierdzi pan Myśior. Oczywiście, że nie. Już o tym powiedziałem. Duch rewolucyjny, rewolucja protestancka, później ten cały duch rewolucyjny wchodzi do kościoła przy okazji soboru, przed, po, w trakcie. Tam jest bezpośrednia mowa o tym, że chcemy otworzyć drzwi na ten świat, no i ten świat faktycznie wchodzi, czyli to jakby to złote błędy są wszędzie, tak, przychodzą z tego ducha rewolucyjnego, trochę przenikają do kościoła, no i teraz naszym zadaniem jest je wyłowić i usunąć. Błędy, nie ludzi, błędy. Jest jeden kościół, mówi pan Myśior. Zgadza się, jest jeden kościół. Moim zadaniem jako kapłana, jako teologa
jest ten kościół leczyć, wskazywać na choroby, operować, czasami coś wyciąć, leczyć. Wszystko dla zbawienia dusz, dla dobra kościoła. Pan Myśl zauważa, że no to już będzie koniec dyskusji, nie będzie się zajmował tym tematem. Myślę, że to dobrze, żeby w przestrzeni publicznej już w tej chwili dalej tam się nie wykłócać. Natomiast mam nadzieję, że jak najbardziej pan Myśl będzie się jeszcze zajmował tymi tematami sobie po cichu, bo ja szczerze mówiąc jestem przekonany, że po jakimś czasie staniemy po tej samej stronie barykady, to znaczy, mówiąc tak zupełnie szczerze, pan Myśl moim zdaniem zadaje zbyt dużo pytań, żeby nie znaleźć na nie odpowiedzi. I myślę, że te pytania z czasem będą pokazywały panu Myślowi coraz bardziej różne, powiedzmy tak, koneksje wewnątrz kościoła, różne połączenia tego ducha rewolucyjnego, który się gdzieś tam wplata w życie kościoła, w teologię kościoła. Myślę, że stawiając tak dużo pytań, bardzo łatwo jest natknąć się na takie rzeczy i że to prędzej czy później pana Myśla doprowadzi do trochę innej diagnozy sytuacji niż teraz. Być może nie będzie to dokładnie ta, którą ja teraz reprezentuję, ale myślę, że ta postawa będzie się rozwijała w tą stronę, dlatego, że właśnie jak do tej pory pan Myśl zadaje bardzo dużo pytań, a ci ludzie, którzy pytają, no ci ludzie są zawsze niebezpieczni dla systemu. Taki tutaj ten system potrzebuje naprawy, potrzebuje gwałtownej reformy, na myśli Kościół, potrzebuje naprawy, gwałtownej reformy, potrzebuje ludzi, którzy myślą, którzy zadają pytania, dlatego jak najbardziej uważam, że słuszne jest, żeby rozmawiać z panem Myślem i tym i jemu podobnym. Jeśli chodzi o zakończenie materiału pana Myśla, to trochę to przykra sprawa w sumie. Czy ksiądz nie za szybko stwierdził, że wie, jaka jest prawda? Zwracam uwagę, że nie powiedziałem, że moje długie doświadczenie czegoś tam mnie nauczyło. Takie słowa nie padły z moich ust i tutaj jakby była taka sugestia gdzieś tam pod koniec tego materiału. Bynajmniej powiedziałem tylko, że najpierw mnie pewna wypowiedź zaszokowała, później z czasem coś zrozumiałem. Tyle, to nie oznacza 50-letniej medytacji, to oznacza, że gdzieś tam się z tematem skonfrontowałem i doszedłem do takich, a nie innych wniosków. I teraz jest to ta ostatnia wypowiedź i tutaj naprawdę zupełnie szczerze zadaję pytanie do pana Myśla, znowu tak raczej do odpowiedzi wewnętrznej, czy to nie jest jakaś taka psychotechnika, o których pan często mówi. Bo to nie jest pytanie, które moim zdaniem byłoby racjonalne. Czy ksiądz Szymon nie za szybko stwierdził, że wie, jaka jest prawda? To jest moim zdaniem taki slogan, który ma po prostu właśnie tak uderzyć w widza, że tutaj, czy też ewentualnie we mnie, że och tak, ja nie wiem przecież jeszcze, jaka jest prawda, ja muszę jeszcze to przemyśleć. Damy Boże objawienie. Mamy tradycję Kościoła, mamy magisterium Kościoła. To magisterium coś nam przekazywało. Ja studiowałem to magisterium, teologię, naukę Kościoła przez 6 lat w seminarium i uważam, że no jako tako ją znam. I uważam, że te zmiany, które dokonały się w całym życiu Kościoła, w teologii i tak dalej, nie stoją w łączności z tą całą teologią, która była wcześniej. Czy mogę się mylić? Oczywiście, że mogę się mylić. Natomiast jestem przekonany, że tak jest. Przedstawiam moje racje, dlaczego tak uważam i widzowie mają prawo zdecydować. I jakby, czy mam sobie zadawać teraz pytanie, czy nie za szybko stwierdziłem, że wiem, jaka jest prawda? Pan nasz Jezus Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I teraz, żeby poznać tą naukę Pana Jezusa, no nie potrzeba 50 lat jakiejś intensywnej pracy. To jest kwestia oczywiście, żeby dogłębnie tym przesiągnąć, bez wątpienia, ale jakby co do zasady, poznajemy naukę Pana Jezusa, poznajemy ją przez całe nasze życie, jako dzieci, w ten katechizm, tak? Później mamy w trakcie szkoły, poznajemy przez nasze życie. Oczywiście doświadczamy tego gdzieś tam, uczymy się tego. No, odbyłem te 6 lat studiów teologicznych, nie oznacza to, że teraz wszystko wiem i jak najbardziej bardzo chętnie rozmawiam z ludźmi, którzy mają inne poglądy. Jestem jak najbardziej gotów rozmawiać z panem Myślem, z ojcem Szustakiem, z kimkolwiek. Wiele już osób zapraszałem na rozmowę ojca Szustaka, ojca Remigiusza. Jak do tej pory
nikt nie był chętny. Pan Szymon z Wojny Idei był chętny, żeby ze mną porozmawiać. Poza tym, znaczy jakby z osób duchownych, nie. Jestem gotów rozmawiać, jestem na to jak najbardziej otwarty. Ja nie twierdzę, że wszystkie moje interpretacje są z całą pewnością prawdziwe. Ja mówię, do czego doszedłem. Ja mówię, to czego się nauczyłem, pokazuje, taka jest nauka Kościoła, to i to się z nią nie zgadza. Jeśli ktoś mi jest w stanie wykazać, że zgadza się, no to niech mi to wykaże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.